Ja p***olę, ile będzie grzybków. Dobre. What the fuck? Ej, dobre, ze mną takiego nie zrobili. O kurwa, ale wyjebało. Ej, to dobre, jeszcze raz. O kurwa, ale wyjebało. I ten bok jeszcze taki niewzruszony. Kurwa, ale wyjebało. Uda nam się schudnąć. Nie. To mnie zaskoczyło. Kiedy budujesz największą na świecie sieć fortyfikacji, a Niemcy przechodzą naokoło niej i zajmują Paryż. Excuse me, Waddle. Piękne! To są takie memy, za które walczyłem. Quality memy na hajsach, nareszcie. Tego potrzebowaliśmy. Tomku, jedziesz tylko jednego i do domu. 4:35. Mamiko wąchająca sos. Zło. Tomku, ile to 2 plus 2 razy 2? 8. Nie, to nie jest 8. To jest 6. Halo. A pozdro pelikany XD. Dobrze, dostajesz plusa. Tylko play. Ratatatatatata. Wysłałem to do pani z playa i odpisała... Hahahach. To miłe, rozbawiłeś, więc brawo, brawo Dawidzie, mem dobry, PUBG, Fortnite, to trochę prawda, to jest dobry memik, to jest dobry memik, ja uważam, że jest to trochę prawda, więc Arku, bardzo dobra robota. Ten mogę ci zajebać w łeb, chcesz? Napierdalaj, chcesz zajebić. O nie, a to stare, to już było coś takiego. Bardzo. Dokładnie z tą muzyczką. Izak przestał grać w Fortnite i od razu zaruchał. Gówno wytwarzało jakąś magiczną barierę na nieruchanie. Całe szczęście, że przestałem. Mówi 30-letni Piotr Skowerski. Ej, to jest dobry memik nagle. Kochanie, kto nazwał w kuchni tygrys, ale my nie mamy tygrysa. To jest taka też parafraza. Czemu znowu jesteś liderem konwersacji? Co to są za filiżanki w ogóle? O co tu chodzi? Kim są ci ludzie? Czemu ja nie jestem? Wy hajsy, a ja mam taki pomysł, nie wiem, może głupi, może mądry. A co gdyby zrobić mema, że jestem ja? I wiecie, coś będę jadł i to będzie dziwne lub dużo tego będzie, bo wiecie, bo gruby, jeszcze takich memów nie widziałem, więc może głupie i nieśmieszne, ale ja nie wiem, musicie poradzić. Hashtag autorskie, bo mój pomysł. To jest okej. Okay. Kiedy razem z kolegą nie uczyliście się na sprawdzian z matmy, ale na lekcję przychodzi wychowawczyni poinformować, że macie zastępstwo, bo pani miała wypadek. Kiedy Stauffenberg kładzie obok ciebie teczkę, po czym szybko wychodzi z sali. Jaki dobry historyczny żarcik. Bardzo szanuję, bardzo dobry. Powysyłem to już po znajomych w ogóle. Tak, to prawda, to jest bardzo dobre. I przykro mi, że takie rzeczy mają mniej polubień niż jakieś głupoty, ale dobrze, że coś takiego się pojawia. Jak najwięcej takich quality memików. To jest bardzo, bardzo dobre. O nie! Szymon, co ty narobiłeś najwyżej? Ten gąciarz taki hi-hi-hi. Hi-hi-hi jest. O! Niepostrzymany. Ta, to jest hardkorowa muza. Nowonarodzony kangur jest tak mały, że zmieści się na łyżeczce. Mańcia. Zło, ale dobre zło. Bardzo trafne.